bo stała słusznie u Pana Boga. Dużo tych emocji Pana Boga mamy w architekturze ujęte. To, co mówił ksiądz dr Karol Mosor, nie tyle, że jest to obiekt architektoniczny, budowla, ale ona ma coś w sobie więcej, pewną tajemnicę. Tajemnicę, która skłania człowieka do namysłu, do głębszej refleksji, której człowiek może również dokonać przemiany swojego życia. Bardzo jestem rad, że mogę gościć tak wspaniałą wystawę w murach muzeum. Wystawę bardzo bogatą, która prezentuje ponad 200 zdjęć. Ale jeżeli chodzi o samą ideę, oddam głos tutaj ekspertom, osoby, które były motorem napędowym tej idei. Kiedy omawialiśmy termin wystawy, tytuł, nie wiedzieliśmy, ile będzie zdjęć, kto będzie w niej uczestniczył. No, był dosyć bogaty odsyk. 10 osób podjęło wyzwanie, no i podjęło to wyzwanie w sposób bardzo twórczy i owocny, czego owoce widzimy na ścianie. Zresztą Państwa obecność również jest namacalnym dowodem na potrzebę tych wystaw. Jeszcze nim oddam głos prezesowi, jak i pani wiceprezes, to chciałbym zwrócić również tutaj akcent, jeżeli ktoś nie był na prelekcji księdza doktora Karola Mosora, tej pierwszej części, to może, jeżeli chce, dołożyć się do pomocy dla Ukrainy. Bądźmy solidarni z Ukrainą. Tutaj na parapecie jest koszyk. W tym tygodniu ja podliczę te pieniądze na zakładce Solidarni z Ukrainą, na stronie internetowej muzeum będzie podana kwota, ile zebraliśmy w trakcie tego wieczoru. Oby ten wieczór był dobry, twórczy i żebyśmy mieli pokój na świecie. Oddaję głos prezesu szacownym. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo wszyscy tutaj do nas przybyli. Chciałem przede wszystkim przywitać Panią Starostę Janinę Żagań, która zawsze nas odwiedza i cieszę się, że jest taka okazja. Pana Burmistrza chciałem przywitać, bo bardzo, bardzo nas wspomaga i liczę, że będzie dalej wspomagał. Jeszcze będziemy chcieli od niego coś wykorzystać, dlatego, że jesteśmy w Skoczowie. Także chciałem wszystkich przede wszystkim przywitać, wszystkich gości, prezesa oddziału, który jest i prezesem oddziału Pęski Śląski, ale też jest uczestnikiem tej wystawy, bo są też tutaj jego prace. Także że jest dwóch, jakby to powiedzieć, na dwie strony tutaj wykorzystamy. No. Także ten. Chciałem przede wszystkim nawiązać, jak wszyscy, do Ukrainy, ponieważ miałem taki pomysł w ostatniej chwili, ale stwierdziłem, że nie będę już robił zamieszania, bo mam trochę zdjęć z Ukrainy, bo tam jeździłem, że dołączymy tutaj kilka cerkwi, ale stwierdziłem później, że no, może by ktoś zadał pytanie, a czemu, a po co, więc stwierdziłem, że nie będziemy już tego scenariusza, który był przyjęty, zmieniać po prostu, ale taki był pomysł, także no, pomysł był. Także cieszę się przede wszystkim z tego, że członkowie naszego klubu się tak przyłożyli i to wszystko, co tutaj jest zrobione, proszę Państwa, to jest zrobione społecznie, są nasze antyramy, nasze zdjęcia, pieniądze za wywołanie, wszystko to było zrobione z pieniążków i z pracy członków klubu. Także bardzo dziękuję członkom klubu, że się tak angażują i że się nie wykorzystywali wszystkiego, żeby zrobić następną wystawę, nie? Także, a bliżej o zdjęciach powie moja zastępczyni Irka. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się bardzo, że możemy się tutaj wszyscy zobaczyć i tak jak pisałam na Facebooku, zapraszam tutaj Państwa po to, żeby nasze dusze odpoczęły trochę przy tych zdjęciach, trochę się zastanowiły. Wszyscy jesteśmy mocno przytłoczeni tym, co dzieje się na Ukrainie. Rzecz okrutna i ciężka i może niech już zostanie w głowach, a może niech się to wszystko skończy. Przed nami 203 prace,
przedstawiają i kościoły, i kapliczki, i krzyże, i figury przydrożne, i też wnętrza kościołów. 103 obiekty są sfotografowane, przeliczyłam. Dużo tego, bardzo. Towarzyszyły tym zdjęciom, zresztą myślę, że to widać, dosyć spore emocje, no bo tak, każdy kościół ma swoją specyfikę i swoją tajemnicę, i tą tajemnicę człowiek próbował zakląć chociaż na chwilę w tych kadrach, stanęły i są przed Państwem. Kto wystawia dzisiaj? Ja się posiłkuję kartką, bo nie chcę nikogo opuścić, a wszyscy są przekochani. Możemy zobaczyć pracę pana Marka Śmierciaka, pani Renaty Zięby, Beaty Terna, Beatka jesteś tu, dziwnie rękę, niech cię wszyscy zobaczą, to jest Beatka. Marek też. A proszę, jak miło bardzo. Jest już wspominany wcześniej Zbigniew Pawlik, czyli nasz prezes, szanowny. No i mój przedmówca Andrzej Kowal, ukłoń się ślicznie, tak. Jest jego żona, prawa ręka i ta szyja, która tą głową kręci, gdzie ty jesteś, Olka, poproszę. No właśnie, to jest ta pani, która pilnowała nam tam kroniki i prosiła o podpisy. Jest Gabrysia Jaworowska, ale Gabrysię wszyscy znają. Kto nie zna Gabrysi, to nie mieszka w Skoczowie. Tak, jest mój małżonek Krzysztof Gryń, pokaż się tak. No i też udało mi się popatrzeć parę zdjęć. Przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o architekturę, to są moje pierwsze próby. Ja raczej przyroda. I tutaj jeszcze raz dziękuję, Krzysiu, że miałeś dla mnie tyle cierpliwości i tłumaczyłeś, na czym rzecz polega, że to wszystko dobrze wyszło. Ale wyszło. Kto z Państwa jest ciekawy i chce więcej trochę się dowiedzieć na temat tego, kim jesteśmy, czym jesteśmy, jak działamy, to tutaj na ścianie jest resume, można sobie to przeczytać. Za nami 10 lat, Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy swoje 10-lecie. Będzie tutaj na ziemi cieszyńskiej, mam nadzieję, że będzie. Forum Fotografii Krajoznawczej w czerwcu. Przyjedzie nas dosyć sporo. Chcemy powiedzieć, że my w ogóle generalnie w grupie zajmujemy się fotografią krajoznawczą. Czyli to jest ta fotografia, która dokumentuje to, co wokół nas. I jeżeli Państwo tam gdzieś zobaczycie rzeczy, które Was będą drażnić, typu, nie wiem, jakiś tam słup niefajny elektryczny, albo też trakcja elektryczna, no niestety, tak, ta nasza rzeczywistość wokół nas się kształtuje i tak to będzie na tych zdjęciach wyglądać, to dokument. Jeżeli chodzi o te zdjęcia, to tak jak Państwo widzicie, to są zdjęcia zrobione dobrze, czyli przy nich już nie trzeba było wiele majstrować, żeby wyglądały świetnie, one po prostu takie są. Nie bawimy się w fotomontaże, jakieś przejaskrawienia, to nie nasz duch. My raczej krajoznawstwo, turystyka, to są nasze rewiry, przyroda. No i warto też jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, z tego się Państwo tutaj z tych prac nie dowiecie, a warto powiedzieć, pracujemy z młodzieżą, robimy dla nich warsztaty, uczymy ich fotografować, zaszczepiamy tą żołeczkę i muszę powiedzieć, że całkiem nieźle nam idzie. W zeszłym roku końcówką mieliśmy piękne rozdanie nagród dla młodzieży. Fajnie, że nam ten konkurs wyszedł, będzie następny i pewnie będą jeszcze kolejne, o których też można tam w tym małym resume przeczytać. Ja Państwa już zostawiam z tymi pracami. Cieszcie się, ładujcie baterie, bo przed nami jeszcze pewnie trochę tych takich smutnych i sympatycznych. Rzeka, kościoły kapliczki Śląska Cieszyńskiego. Jako turyści krajoznawcy wiemy najlepiej, że ich jest bardzo dużo. Jak to zrobić, żeby wybrać te ciekawe i przedstawić? No udało się widać, choć tych zdjęć jest naprawdę sporo. Ja powiem tylko tyle, że zresztą to ksiądz już powiedział w swoim wykładzie. Kościoły i kapliczki to są dzieła ludzkie, które właśnie są najstarsze na naszych ziemiach. Materiał, z którym budowano te obiekty, to drewno i kamień. Najstarszy materiał budowany, jakikolwiek ludzie wymyślili. Naturalne materiały. I tutaj muszę od razu powiedzieć, że kamień jest trwały, natomiast drewno niestety nie. Choć najłatwiej z niego się budowało, wszystkie te dawne obiekty na terenach wiosek naszej ziemi cieszyńskiej, nie tylko, budowali ludzie prości. To nie byli wykształceni muratorzy, budowlańcy, to byli prości ludzie, którzy ciesiołki mieli w rękach. Oni budowali swoje chałupy, a przy okazji też i powstały te przepiękne kościółki, które po dzień dzisiejszy niestety nie wszystkie ocalały, ale większość z nich stoi i z tego się cieszymy. Niestety drewno jest materiałem nietrwałym, jest materiałem palnym, dlatego też i w naszym już kilku lat wstecz, można powiedzieć, spłonęło kilka takich obiektów bardzo zabytkowych. Choćbyśmy
szli wstecz, na przykład Międzyrzeczu, Kołobielska, przepiękny kościół, tego nie ma. I Stebna, też nie tak dawno spłonął kościół, jest odbudowany. Ostatnio w Gutach, przecież na terenie czeskiej części Śląska Zdrowiańskiego, spłonął kościół podpalony przez wandali. Odbudowany jest już, konsekrowany, ale tu już jest replika. Proszę Państwa, te dzieła rąk ludzkich z tych materiałów nietrwałych, one powinny być pieczowicie dbane. Jest to nasza spuścizna. Naprawdę to, co robicie my, no, zależa się też do fotografii kochaczego, mówię też mi o sobie, czy zatrzymujemy ten moment w czasie, czyli te obiekty, które może w przyszłości nie będą istnieć, na pewno pozostaną w naszej pamięci na tych fotografiach. Pięknie dziękuję za to. Człowiecze żywobycie przyrównał do świątyni. Chciałbym otwierać dziś serce, jak wiosennego rana otwiera bramy kościoła ręka za Chrystiana. Chciałbym, aby promienie rozbudzonego świata wpadały w tę moją świątnicę, jak rzeka, co w morze ulata. I tak sobie pomyślałem, może by jakoś tak zmaterializować to, co teraz słyszycie, ci, którzy trzymacie, jesteście majstrami od łapania chwili w obrazie. Świątynie dwunożną, chodzące byty, właśnie z tego typu sakru. Są takie momenty w życiu każdego z nas, kiedy albo słyszymy, albo myślimy. Do domu wracam jak strudzony pielgrzym, a ty z miłością, prawda? A Arystoteles mówił, że przyzwyczajenia stają się drugą naturą człowieka. Przy moich doświadczeniach ostatnich miesięcy krzyczałem: Boże, jak żyć, żeby się nie przyzwyczajać do życia? Bo przecież jesteśmy tu, ale tak naprawdę jesteśmy tam. Ale skoro jesteśmy tu, cały świat nie znajdziesz się.